Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na środę. Już sprawdzam, jakie energie nam będą towarzyszyć w tym dniu. Środa, karty dnia, środa. Królowa denarów. Kochankowie, królowa mieczy, piątka denarów i piątka mieczy. Możemy dzisiaj mieć zajętą głowę sprawami romantycznymi, i to z samego rana mi się pokazało. Rada dla nas jest taka, żeby w tym dniu popracować nad poczuciem własnej wartości w relacjach. To będzie bardzo ważne. Zawsze mówię o tym, że jak pojawia się w tych kartach codziennych, ale nie tylko, właśnie postać tej królowej, monet, to możemy usłyszeć: jesteś dla mnie ważna, jesteś dla mnie cenna, cenny. I w momencie, kiedy ta karta pojawia się w środku tego rozkładu, to znaczy, że to my sobie możemy w taki sposób powiedzieć takie zdanie. Możecie nawet co jakiś czas powiedzieć to jako afirmację: Jestem cenna, jestem bardzo ważna, jestem najważniejsza dla siebie, ale też dla osób z mojego otoczenia. Powiedzcie tak sobie, nawet przeznaczcie na to 10-15 minut, może być nawet 3 razy dziennie. I zobaczycie, jakie to będzie miało niezwykłe konsekwencje. Jeżeli tak zrobicie, to podzielcie się efektami w komentarzu, a ja Wam gwarantuję, że efekty będą naprawdę bardzo spektakularne. Wystarczy 10 minut, 3 razy dziennie, powtarzać sobie jedną afirmację. Także tutaj to jest przede wszystkim to, co mi przyszło w momencie, kiedy zobaczyłam tę królową denarów. Dlaczego mówię o tym, że sprawa może być związana ze związkami, ze sprawami romantycznymi? Dlatego, że na samym początku tego rozkładu pokazała mi się karta kochankowie. Kochankowie to jest związek, to są relacje. I to nie są tylko relacje takie romansowe. To jest również kwestia podjęcia decyzji w relacji, tylko że jeżeli byśmy szli w tym kierunku, to. Tutaj jest takie jedno małe ale, a mianowicie to, jest, to może być decyzja podjęta w braku. I jeżeli podejmujemy decyzje płynące z braku, to znaczy, że więcej tego braku dostaniemy, tak? Czyli, nie wiem, jeżeli chcemy mieć więcej przyjaźni w związku, zdecydujemy się na to, żeby porozmawiać z partnerem bądź też partnerką na ten temat. To efekt może być odwrotny do zamierzonego. Jeżeli będziemy chcieli, żeby partner bądź też partnerka no bardziej otworzyli się przed nami, no to również wychodzimy do tej osoby z pozycji braku. Brakuje mi tego. Skoro wychodzimy z pozycji braku, to więcej braku dostaniemy. Jaka jest na to rada? Żeby nie działać w tym świecie rzeczywistym w momencie, kiedy Czegoś nam brakuje. Najpierw popracować nad sobą, nad tym poczuciem własnej wartości, wzmocnić się energetycznie, wzmocnić właśnie swoją wizję i dopiero potem zacząć działać, ale też tak, w taki sposób, żeby to były takie akcje inspirowane. Tutaj jeszcze mi się jedna historia pokazała, a mianowicie jakaś nieprzyjemna historia związana z tą królową mieczy. Kogoś będzie mocno uwierać wasza praca, i z kimś możecie nie zarezonować. Ktoś po prostu może być zazdrosny. A to akurat jest dobra wiadomość dla osób, które być może pójdą w to, co mówiłam na początku w te afirmacje. No, i wtedy możecie zobaczyć, że kogoś tam właśnie y, może denerwować to, że, jest, że tak świecicie, że jesteście tacy pełni blasku, że jesteście y, tacy cudowni, cenni. Y, no, to jest oczywiście problem tej królowej mieczy. Prawdopodobnie ona, patrząc na Was, będzie widziała swoje braki i to, nad czym y, ona sama powinna popracować. Natomiast tutaj też zachęcam do tego, żeby nie czerpać z tego jakiejś satysfakcji, tylko po prostu w dalszym ciągu afirmować na siebie. A jeżeli macie ochotę, to przesłać jej trochę światła. I tyle. Także, kochani, takie informacje dla Was, jeśli chodzi o karty dnia. Patrząc na tę cesarzową, widzę tutaj dużo. Możliwości tego, że to, co wykonacie w dniu dzisiejszym, będzie miało piękne konsekwencje, bo cesarzowa zasiewa ziarno. I to ziarno potem, z tego ziarna wyrastają piękne kwiaty. Zresztą mamy wiosnę, no to dlatego ona się też tutaj pokazała. Wszystkiego dobrego, kochani, do usłyszenia już w kartach dnia na czwartek.